Cześć, jestem Klaudia Takanam. No i już. Witam Was w wszystkich odpowiedziach. Wodór jest bezbarwnym i bezwonnym gazem. W stanie wolnym, jako pierwiastek chemiczny, występuje na Ziemi w niewielkich ilościach. Jego, objęt, jego gęstość jest 16 razy mniejsza od gęstości powietrza. Oblicz gęstość wodoru. No i tutaj musimy mieć gęstość powietrza. I to są nasze dane. I w treści zadania mamy napisane, że gęstość jest 16 razy mniejsza od tej gęstości. No to mamy gęstość wodoru, którą wyliczamy w ten sposób. Hops. Przesuwamy sobie przecinki o dwa miejsca na dole. Otrzymamy tyle. I teraz góra i dół udzieli nam się przez 4. 12 na 4 to 3. 8 2 tu 4. Dalej nam się to skraca przez 4 tu 1 tu 8. I u góry została nam tylko ósemka. Tu zamiast 16 mamy jedynkę i 2 zera. Czyli to jest 0,08 i ta samo gramów na decymetr sześcienny. No i jest to zadanie z treścią, czyli przymodpowiedź, odpowiedź, gęstość wodoru wynosi 8 gramów na decymetr sześcienny. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.